zobaczyć i docenia to, że zostanie on przyjęty przez wszystkie kraje. Mówiła premier Beata Szydło. Pozdrawiam cię, kimkolwiek jesteś. Chata w świetle Biblii. Jest możliwy do tego, aby został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie. I to jest jego wartość. Szefowa rządu zwróciła uwagę, że tekst deklaracji jest bezpieczny dla Polski, a cztery postulaty Warszawy, utrzymanie jedności Unii, swobód wolnego rynku, współpraca Unii z NATO i podkreślenie roli parlamentów narodowych zostały zawarte w dokumencie. Z pełną odpowiedzialnością dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że te postulaty są w tej deklaracji i są bezpieczne. Wiceszef MSZ Konrad Szymański mówił, że Warszawa chciała do ostatniego momentu zabezpieczyć swoje postulaty. Stąd decyzja premier, by dopiero przed wylotem na szczyt poinformować, że Polska podpisze deklarację. Z Rzymu Karol Dermoros, Polskie Radio. W informacjach dnia wracamy do kraju. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Arytmetyka sejmowa mówi jednak sama za siebie. Żaden wniosek opozycji nie ma szans w zderzeniu z większością PiS. Nawet wstępna deklaracja poparcia Nowoczesnej i PSL nie jest gwarancją powodzenia. Zdaje sobie z tego sprawę nawet szef klubu PO, Sławomir Neumann. Konsultacje dotyczyły tego, żeby partie opozycyjne też mogły wziąć udział w debacie, swoje przemyślenia czy swoje wnioski mogły przedstawić w tej debacie, a także żeby zadeklarowały poparcie tego wniosku i poparcie naszego pomysłu. Po tych konsultacjach można powiedzieć, że partie opozycyjne popierają wniosek Platformy, czyli PSL i Nowoczesna, będą głosować za tym wnioskiem. Takie odnieśliśmy wrażenie zresztą przedstawiciele tych dwóch partii, także dość jasno to zadeklarowali. My nigdy nie mamy wątpliwości, że partie opozycyjne popierają wniosek o odwołanie rządu. To jest oczywista oczywistość, jak mówi klasyk. PO podkreśla, że we wniosku o wotum nieufności chodzi przede wszystkim o dyskusję nad działaniami złego rządu PiS. Opozycja zarzuca mu nieudolną politykę zagraniczną, niszczenie państwa prawa i dzielenie społeczeństwa. Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości oczywiście odrzuca te argumenty i paradoksalnie cieszy się na debatę o wotum nieufności dla gabinetu Beaty Szydło. Będzie można zdarzyć, skonfrontować te półtora roku rządów Prawa i Sprawiedliwości z 8 latami rządów Platformy Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o zapowiedzi wyborcze, to bywa tak, że z 11 podstawowych naszych obietnic, które złożyliśmy, 8 już zrealizowaliśmy, a 3 są w toku. Tak więc chyba nie wygląda to tak źle, zwłaszcza w konfrontacji z tym, co robiła Platforma. W 2007 roku Donald Tusk składał 10 zobowiązań i w ciągu pierwszej kadencji zrealizował 1. Tak więc każdy może to porównać. Szansa na takie porównania nadarzy się 5 kwietnia, to wtedy rozpoczyna się najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mogliby zająć się wnioskiem PO. W informacjach dnia teraz sport. Stefan Kraft wygrał w Planicy w Słowenii konkurs lotów narciarskich i znacznie zbliżył się do końcowego zwycięstwa w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Najlepszy Polak Kamil Stoch zajął 5 miejsce. W klasyfikacji Pucharu Świata Stoch pozostaje na drugim miejscu, ale ma już 86 punktów straty. Persona non grata. Że przed ostatnim konkursem sezonu szanse na zdobycie Pucharu Świata są już tylko matematyczne. Uważam, że to już jest pozamiatane, mówiąc w takim żargonie. Natomiast oczywiście, że są szanse. Ja będę się starał po prostu latać jak najdalej i będę potrafił. Natomiast w tym momencie uważam, że to jest dla mnie bardzo dobra sytuacja, ponieważ zejdzie trochę ze mnie presja, będę bardziej mógł po prostu cieszyć się tym, co robię i starać się po prostu latać najdalej, jak tylko będę latać i latać i latać. Latać, latać i latać. Można powiedzieć, równi skacze i na razie tu mam po prostu więcej takich skoków, z których mogę czerpać przyjemność. Tam miałem dosłownie tylko dwa tak naprawdę, bo resztę no to były tak trochę... Kranicą będzie się ostatnim sezonie konkursu drużynowy, a w niedzielę zakończenie cyklu Pucharu Świata 2016-2017.